I tak to dzisiaj u nas wygląda. Jest grubościnka. To wszystko są zmieszane gołębie. Rano zgoniłem, nie było tak, no ale już filmu nie nagrywałem, bo jak tam niektórzy piszą, że to szkoda, nagrywam. Co nagrywam, to trzeba. Chociaż ja nagrywam dla siebie, nie dla hejterów. Będzie w plecy nula 100%. Już jest siatka zamknięta. Nie mogę dzisiaj przytrzymać, no bo usiadły wszystkie do sąsiada. A, będzie mniej. I tu jeszcze ze 450 razem chodzi. No razem się około 1000, może ponad. Na pewno ponad. W otrzymaniu i w górze przy tych ilościach gołębi nie ma sensu, bo już spadł. Ja tutaj mogę trochę przytrzymać. Teraz browarkę otworzyć. Jest piątek, weekend wolny. Mogę to zamykać 100 razy. Dzisiaj była taka ścina, tak się wymieszały, że tu zostanie z 50 w budzie. No zobaczymy. To ich mądrość i ogarnięcie. Poczekajcie, sobie otworzę tą pianę, bo zasunięta. Jutro rano od nowa. Nie ma pomiłuj. Ładnie chodzą, dają sobie radę. Jak nie dostosowałem rady, co im zrobisz? Dycha 15 na pewno. Nie ma o czym w ogóle gadać. Będzie poniżej 200, będziemy myśleć. Do 200 lecimy. Albo grubo, albo wcale. O, moje czempiony tu. A co to za czempiony, one się dają po dwa. Miałem w ogóle nie nagrywać, bo rano nie nagrywałem.
ale była mgła. No, jeden usiadł. 350 w górze, jeden usiadł. To są kurwa gołębie. Nawet nie patrzę, są niebieskie znaki, bo na pewno nie ma. Mają wyganiane, przytomne gołębie. Jakby moje się dały 3,5 paki na raz, to wtedy można popatrzeć. A tak to szkoda w ogóle oczu. Na początku myślałem, że może coś usiądzie, mieli świeżo, to coś tam potrzebują. Teraz wyjebane jajca. Jeść na razie nie sypiemy. Na jedzenie, tak jak pisaliście, muszą zasłużyć wszystkie. Usiąść i dopiero. Chociaż pszenicy jest tam nasypane, że aż, jak to się mówi. Wiesz, tak się łudzę i tak spojrzę na budę, ale nie ma nic. Szkoda prądu i patrzenia. Ale dzisiaj była taka prawdziwa ścinka. Od początku nie była nagrywana, ale nawet sąsiad powiedział, że tak to powinno wyglądać. Ja wiem, jak powinno wyglądać, tylko nie tymi gołębiami. Jeszcze czas. Tylko czasu jest coraz mniej. Jeszcze się złapią. Mały. To już taki żałobnik, nie wiem, z którego to lotu, ale co 30 dni ogon wyrywam, no bo jest jak najgorszy kundel wygląda, jak najgorszy kundel. Ogon ma 3 cm, już jest ujebany. Ale ze ścinki wychodzi i chodzi do końca. Prawie do końca, no bo już... O, nefeczek na budę centralnie, bez przypału. Coś tam na budzie zawsze siedzi, także nie do zera. Znaczy do zera sąsiada gołębi, ale nie do zera u mnie. Ile szybku? 5-0. Uważam, że na taką ścinkę nie ma tragedii, ale staram się uczyć, tak jak mnie. Pozdrawiam jeszcze raz z Adama z Dębiny. Adasia uczy. Trzymaj krótko za ryj. No i tak się staram trzymać. Także Adam z Lasek na pewno gania. Sami widzicie, filmiki nie rozstawia. No, klasa. Jak mi powiedział, że tam chodzi 380, 400, ja uważam, że tam chodzi 200. No to chodzą ścisło i fajnie. Miałem od niego jeden lot, no a tu większość jest tych od niego. Jeszcze coś usiadło. 5? Takie wyniki biorę w ciemno. Aż się nauczą latać. Chciałem przytrzymać je trochę w górze, ale
jakbym przetrzymał, byłaby tragedia. Coś tam przetrzymane, ale pomału do przodu. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście tych też, co nie podobają się moje filmy, a oglądają. No ale jest wojenka, to musicie przyznać. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.